Ty, a ty na nogach już? Tak. Tu spirytus mowy z całej afery. A mnie pogoniło z rana, kurde, pod w las. Ty w tylnym prawym kole masz bardzo mało powietrza. Mam te. Takie te panie w tych strojach kowbojskich były. Poranek Kojota. Witam serdecznie, jest godzina 8:45, nie wiem czy widać. A mamy taki widok z okna. Jezioro. To trochę zaparowane, to nie widać, ale generalnie jakby się uchyliło okienko, mamy widok centralnie nad jezioro, bo stoimy z 2 metry, może nie, może z półtorej. Jest luks. Ekipa już prawie wstała. O Jezu, coś mi w plecy lazło. Wstawaj, ubieraj się. Wstawimy wodę i będziemy żreć. Tatko, jeszcze jest problem. Bo jak wrócimy do domu, to ramik będzie rozpierdzielał cały dom pewnie. No tak, będzie się cieszył. No dobrze. O Jezu. Wczoraj jedliśmy pyszny kapuśniaczek zrobiony przez Karola. No ale dzisiaj mnie pogoniło z samego rana w las. Ale co nic. Pyszny był, bardzo dobry. Jeszcze zostało na dzisiaj, ale chyba już dzisiaj nie będę jadł ze względu na... No wiecie, jak kapuśniak działa na organizm. Niektóry przynajmniej, no na mnie właśnie tak działa. No i co, a jutro? A jutro mam do roboty. Znaczy jutro mam tylko szkolenie BHP w pracy, a do roboty tak od wtorku idę. Jeszcze mam niedzielę. No i zobaczymy. Ciekawe jak to będzie. Dobry. Ty, a ty na nogach już? Tak. Tak wcześnie? Muszę ogarnąć tutaj sprzęty i niesprzęty i różne. Bałagan cały, nie? A jak się czujesz, ok? Rewelacja. No, no bo była zaprawa dwudniowa, dlatego, nie? No, no, nie, wczoraj coś jeszcze było skromne. Kurde, muszę założyć. Zimno coś dzisiaj. O, to sobie założymy. Bieraj się. Jak wyjdziesz, to wybas, to wyłącz. Dzień dobry. Dzień dobry. A tam gdzieś. Bumbulec tutaj stoi. Carlos. Tu spirytus mowy z całej afery. O której wstałeś? No, no wtedy to było. Siódma tu rzucą coś takiego. No, ja o 6 już. A tu już widzę, grzanie jest. Śniadanie zaraz będzie. A mnie pogoniło z rana, kurde, pod w las poszedł. No, ja na 2 razy zrobiłem raz. Kurde, jeszcze mi się chce, nie? No. Ale ja dobre, się, dobre. Rano się budzę, otwieram oczy, podnoszę się. Kurde, że coś... Poprzestawialiśmy się coś w nocy, kurde, czy co? Gdzie ta moja latryna się podziała? Ja pierdziele. Przewrócona. Kibel stoi, papier toaletowy rozwinięty, wiatr miał. Jezu, ja pierdzielę. Ale wiało, nie? Trzeba się, kurde, ogarnąć. Stałem zaraz o 6:00. W nocy trochę dmuchało, kuźno. Wiało. Śnieg padał, kurde. Ta? No, śnieg sypał. O, dupę. Już żeśmy we dwóch na końcu z Robertem. Już tak zimno było, że prawie żeśmy obydwaj siedzieli u niego. Nie, no zimno było jak cholera. Ja tam pod kołdą, tam się tlepałem jeszcze, kurde. Nogi wszystko przemarzło, nie? Mówię, apetyt mieliśmy jeszcze, ale już kurwa za zimno. Ale wybaczcie, to jest DBS jeden. O. No i trzeba kawę zrobić jakąś. Nie, ja z rana nie, bo jak mnie to ruszy znowu, kurczę, to jest bardzo dobre. Jakby coś to w garnku. Nie wiem, mam garnek? No to przyniesz. Albo w michę se wezmę i później zjem, wiesz? No, jak chcesz. No. Ja będę teraz grał, bo chcę się tego pozbyć, bo chcę garnąć. No, 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 wiadomo. Ja to lubię, ale po kapuście to kurde latam jak ogórki kiszone, to samo kuźwa, nie? No. Ten sok z ogórków najlepszy, jeszcze ze swojskich to jest... Ale no nie mogę, bo tu od razu czyści, nie? No, bo ja to kupuję ten sok z tego, z kapusty, no. żeby się wypodróżniać, nie? No, no to jest kurde... U mnie to moment, nie? Rafał się tutaj mości. Mości panie. Ja dopiero w domu, bo wrzucę jak leci, a w domu będę układał. Tak. Ubrałeś się? Cykwuch, tutaj mamy taco. Teraz schowamy. O,
Tutaj sobie postawimy kuchenkę po prostu. O. Będzie lepiej. O, ja już wlałeś, idioto. Trzeba wytrzeć. No nic, wyschnie, jak to się mówi. Cyk, fuch. Tak się to robi. Teraz pokruszymy to. Pokruszymy, wsypiemy. Bierz sobie zupkę, słuchaj. Masz ten. Za poprzedni raz jeszcze ci piątaka będę winien. Dobra? Mhm. Dobra, otwórz sobie, bo już woda prawie zaczyna się gotować. Zaraz pójdziemy do chłopów tam. Dobra, a my sobie w spokoju zjemy. Ania i Dawid jeszcze śpią. Trochę krzywo i stoi samochód. Ale oni mówili, że im to nie przeszkadza. Siewinka wstała. Siema. Kurde, kiedy wy wstaliście? Nie widziałem was. My już ten na rybach byliśmy, rozumiem się. A to dlatego ten z łódką przypłynął o ten. No widziałem go, jego jechał. Kwaśnica z rana jak śmietana. Ja w kubku jak w szpitalu. Bo w szpitalu. Cześć. Ja już rano kwaśnica mnie tak pogoniła. Ale zobacz, jak poszła już. No i bardzo dobrze. Rozdane. No. Chłopaki pojedzą, śniadanko. Las jest duży, także. Pomieści wszystkich. Żeby to spotykać, o, czemu tutaj? Ja tu byłem. No ja tam poleciałem, wracam, a tutaj widzę Robert, nie? Z saperką popierdziela, nie? Robert był dwa razy. No w drugą stronę szedł właśnie. I to nie jest jego ostatnie słowo. Kminek nie pomógł. Karol, kminek nie pomógł. Co nie pomógł? Kminek nie pomógł za bardzo. Nie? Nie. Za mało dalej. Mówią, że kminek właśnie pomaga na takie, nie? Ten. Ale u mnie nigdy nie działał. No, chociaż dużo mogłem sypać. A ty lubisz kminek, nie? Moja żona to nienawidzi. Ona jak widzi w chlebie gdzieś to łuska, nie? A ja tak zgryzę, albo w wędlinie gdzieś się trafi czasami, nie? O Jezu, uwielbiam. Robię w wojskowych sucharach po prostu. O Jezu, to jest poezja. Te pancerwafle, nie? Ricardo, nie chcę cię martwić, ale ty w tylnym prawym kole masz bardzo mało powietrza. No to mnie zmartwiłeś. No, nie, że na flaku stoi, ale wydaje mi się, wiesz, może trochę przegięty jest samochód. Mam kompresor. Ale ci powiem, tak mało mi się wydaje. Nie zdenerwowałeś teraz. No. Tak, tak. A taki miałem dobry ten. No. A może stoi tak czasami, ja tak pod chatą no, mam takie wzgórki. No. Stanąłem tak raz, mówię, co ja, kapcia? Nie, mierzę trzy. Tak, mówię, no. Może ktoś by puścił, bo trzeba było go wkręcić, powiedzieć, że wczoraj latał z tym kocem. Ja nie spuszczę powietrza, ja nie spuszczę. Gar kuchnia polowa. W kubeczku. Elegancko. Maciej. O. Nie, nie, ja tu dobra, to się zmieniłem. Stary dziadu. Parę razy nogą podepnął i wziął sobie, żeby się opadło opony, żeby się tak odjeżdżało. Nie, tak. No, tak, 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 tak. A nie, bo ci przewód przeknę. Ci... To dwutłokowa. Mój dziadek to miał taką jeszcze, kurczę, jedną, taką, taki duży tłok był. Tylko, że trzeba było wysoko nogę zadzierać. No. O, ty masz porządną, tą dwutłokówkę taką. Zaraz to. To sobie go gdzieś musisz podłączyć. Dobra, daję to do. Robisz jeszcze szlak, widzisz, tak to jest. Ile chcesz? 2, 4. Dwa, dwa. Fajna, fajna pompa, nie? Dwa, dwa. Tak. No ci to chodzi, kurde. Jak radio. No co jest? U mnie to. Zasilenie poszło. Tak. Bezpiecznik, bo to chyba z 15 amper bierze. Kurde, nie, to jest. On ma 240. Bezpiecznik, szczerze. Poczekaj, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. A może podłączymy pod akumulator? Pod akumulator od razu. Ty, no właśnie, przecież ja też mam. Czekaj, Robert! Przecież ja też tutaj mam. No ja pierdziel! Akurat ten jest najcięższy tutaj. Ale ile on
sposób zaangażowany do jednego koła. Kurde, muszę sobie taki kupić, bo mi też tu brakowało ostatnio. No te kabelki właśnie wiązałem, nie? Cicho, chodź. Ile to się takie cudo? A ja nie pamiętam. A czekaj. Ale to małe, bo to mówiłem. To się zrobię. Na tym pogodyka mam te gniazdka. Zaraz to zrobię. 2-2. Patrz tam. Nie, no ale lepiej tu jak na drodze, nie? Jak na drodze, nie? A lecisz do domu od razu, czy ten? Lecisz do domu od razu, czy jeszcze gdzieś zwiedzasz? Nie, do domu jadę, bo synem jeszcze nad morzem jadę dzisiaj, nie? Staną, zrobię jajecznicę, bo to pewnie mnie nie ma, to leżą do końca. Ale tatuś zrobi pobudeczkę. Jajecznica na ukraińskim boczku solonym. Stoisz tak nie masz daleko, nie? Tak, 102, 130, 100, coś tam. To masz 150, nie? To co? A właśnie w związku z... To chociaż ty nie, chyba nie przyjedziesz, bo... Ja za tydzień będę jechał, bo ja w sobotę schodzę, no to muszę wykorzystywać, bo później chyba 3 czy 4 tygodnie nie będę mógł nigdzie jechać, nie? Jakby co, najpóźniej gdzieś koło maja się jedziemy. A jeszcze może gdzieś w kwietniu się coś tam uda. No ma ten, Andrzej coś mówił w tym momencie. W Rewalu. Pięknie, na razie. No na razie. No dobra, do zobaczenia w Rewalu. Za tydzień w sobotę gdzieś będę jechał, jak będziesz chętny. Zobaczę. No bo ja zejdę w sobotę, z tego co wyliczyłem rano, nie? Mam 3 dni wolnego. Muszę wykorzystać. Ale na jedną nockę, sobotę na niedzielę polecę. Ja mam takie co, już pojechał? Mówił, że o 6 pojedzie. Zaraz pójdziesz. Nie, jakoś tak się zebrał później. No ja też tak siedzę, stoję, mówię nie. I mówię idę, kurwa, w nogi mi zimno, cały zmarznięty, kurczę, i w dupę tam. Lecicie? No. Nara. To dzięki, że byliście. Cześć. I co? I będziemy na łączach, nie? Bo teraz to ja nie wiem, kurczę, jak to tam wyjdzie, gdzie, kiedy. Ale następne moglibyśmy do tej opuszczonej wsi pojechać. Tam jest miejsca sporo. No właśnie nie ma. Właśnie pamiętasz, jak staliśmy, też staliśmy, kurczę, na pokoju tym. Ale to coś na byłym znajdzie. Podwórku jakiegoś domostwa. Coś się znajdzie. Nie no, zawsze się coś znajdzie. Spider. Najwyżej w kościele będziemy spać. No. Prawdziwy diesel musi dymić. Jezus, mogłoby się zrobić cieplej, to można wtedy siedzieć, kurczę, w krótkich spodenkach, kurde, do wieczora, nie? Jeszcze chwilę, no. Narzekać na to ciepło. Ale teraz ciekawe, jak ja, bo teraz do tej roboty idę. Teraz, kurczę, to ja będę mógł jeździć co 4 parę tygodni dopiero, bo ja będę pracował w systemie ciągłym po 12 godzin, nie? 4 dni pracy, 4 dni wolnego i tak cały czas. Fajne zmiany są, tylko że ten weekend nie wiem, jak im wypadnie. Może akurat się jakoś zgra. Jeszcze gość mi powiedział, że ten oprócz tych 4 dni wolnych jeszcze wychodzą inne dni wolne, bo się więcej wychodzi, znaczy więcej godzin w miesiącu wychodzi. No. I mówię, że jak masz 4 dni wolnego, możesz sobie odebrać na przykład, że masz 5 dni wolnego, nie? 3 dni pracy, 5 dni wolnego wtedy, nie? Fajnie tak. No z jednej strony fajnie, zobacz jak tam będzie, nie? Stresik jest, no nie powiem. Zawsze jest. Kuziwa, bo nie, wiesz, ja nie lubię strasznie zmian. Nie lubię, kurczę, czegoś, czego nie wiem. No ale nieraz się przekonałem, że strach ma wielkie oczy, także... Ja też zmian nie lubiłam, a czasami zmiany mi na lepsze wychodziły niż się w jednym miejscu. Ja to samo miałem, kurczę. Ja w swoim życiu pracowałem w 3 słuchaj, pracach tylko. Zawsze po kurde kilkanaście lat pracy, bo wiesz, a było źle, nie? Wkurzałem się, chodziłem, coś tego. Ja mówię, no pójdę gdzie indziej, nie wiem, czy tam będą fajni ludzie, coś tego. Taki człowiek ma takie obawy, nie? Że nie lubi zmian. A to jest kurde błąd. Czasem jest dobrze coś zmienić, naprawdę. Ja wiem samo po sobie, tak jak ja zmieniam. Licha próba rozpalenia ognia. Palisz? Mówisz? Ciśnienie może być też do dupy, dlatego wiesz? To jak się to wyginało? Co? No. To jest temperatury, to jednak coś się wypaliło. No. Tak się zastanawiam, co tutaj kurczę było, że te podkłady, co podkłady, nie? No. Co było? W ogóle dziwne ukształtowanie terenu jest w ogóle, nie? Dookoła. No. Piękny kwietnik, kurczę, no. Narąbany, kurde, z czubkiem. Pęka w szpach. No. My już będziemy jechać. Ja już z Kasią robiłam. No.
No co, dzwonimy się, nie? Jak będziesz miał coś tam. Na telefon by to się mógł zrobić przelew, czy nie? Czy indywidualnie na konto? Zobaczymy, co tam będzie do roboty. No na pewno coś będzie. Koszty na pewno będą jakieś. Podejrzewam, jakieś ogniwa będą. Nie? To dzięki, Karol, za pyszną kwaśnicę, kurde. Na razie. Dziękujemy. Fajnie. Do widzenia. Przytulasek będzie? Będzie. Będzie przytulasek. Do zobaczyska. Trzymaj się. Młody się grzeje. Nauczy jeszcze kwaśnicę. A ci z łódką tutaj są? Tak. Prądem biją. Może wiesz, wszystko na legalu, nie? Może znaleźli, pokazali legitymację albo coś, pozwolenie. Karol, zdrowia, rozumiesz, że na ten małymi krokami do Emy już tam, kurde. No, ja się wcale się nie myśleć o tym. Jeszcze 11 lat. A na sforne gacie przyjedziecie, nie? Zielone i niebieskie, no. Nawet żółte są, nie? Sforne gacie, tak. A nie maj? Maj, połowa maja. Ilość litrów wody. W połowie? Tak. Gdzieś tak upada, nie? 15, chyba 16, 15, 16. No, połowa maja jakoś tak. Połowa maja. Ostatnio mi mijał karawan, ty Mercedes, nie? Patrzę przez szyby z tyłu, ma teraz poduszki, leżą kobra, nie? Ktoś sobie zrobił kampera z tego. Bo tam dużo miejsca wbrew pozorom jest. Dużo miejsca, nie? Większe niż kombi, nie? Tak średnio by mi chciało się tam spać, rozumiesz? Źle się kojarzy, nie? No, mając na uwadze, co tam było przewożone. Gdzie tam mi łazisz? Nie łaź mi tam, kurde, tymi gierami. Nie, będę ten czyścił karczerowo, muszę na lato, jak się ciepło zrobi, to ten już zagłówki, wiesz, od tego, od łokci, to... Ja też muszę, jak się właśnie ciepło zrobi, no, wszystko ciepło, wyczyścić, żeby dobrze. Żeby wyschło zaś później, nie? Sobie go tam przepleść. Ale ci powiem, byliśmy na tych, na tych, trzymaj się, Dawido. Byliśmy tam w tym, to wyobraź sobie, że... Cześć. Takie te panie w tych strojach kowbojskich były, wiesz, no, takie no. Nie, dziewczyny fajne, długie. O, Aniu. Zdrowaczka wam życzę. Dzięki. Zdrowaczka wam życzę. Dzięki, Ania, za wszystko. Daj znać, jak będzie. No kurde, ja już się stresuję, ci powiem. Zamelduj zaś prezes, jak tam, kurde. No, znaczy jutro mam takie szkolenie BHP na 8, tam 2 godzinki i do domu dopiero od wtorku do pracy. O, by ci tam zagrało wszystko i... A swoje sobie tam działaj. Pomysł dobry, kurcze, bo do pomysł dobry masz, kurde, pojęcia trochę masz, to... Tylko import, tylko import. Czekaj, Maciej, dobra, lecimy, bawcie się. No. Od razu weź tam zaaplikuj, że potrzebujesz tego dnia wolnej. Nie, no to z miesiąc popracuję i powiem, kurde, później pogadam, czy tam się dało rady, nie? No, albo wiesz, tak sobie tam uszykować coś, że może tam, no na ten, słuchaj, my się też pogodzili z Beatą, że Beata raz na 3 tygodnie ma weekend wolny, nie? Też tak fajnie by było, nie? To, że ja nie sobie tu wyskoczę do was z dzieciakami, nie? To jej nie pasuje, nie? Zobacz, ile już czasu minęło. I jeszcze tak my się nie zgrali jakimś wyjazdem, że ona miała wolny. Może gdzieś tam jakiś miała wolny, coś tam mogło być, ale została w domu, bo coś tam, nie? Masz to. Ale tak, to ci powiem, jak tam dwie osoby pracują, to zgrać się z tym wszystkim, to jest co innego temat urlopu, nie? Jak urlop, to już tam zaplanowane jest i... Ja to mam o tyle lepiej, no i jeszcze lepiej, bo Iza do pracy nie pójdzie, przy tylu dzieciakach, no nie ma możliwości, to ona już tam w domu siedzi, nie? Bo ty najmłodsze ile, Marcin? 4. 4 latka, nie? No to kurczę, to jest, wiesz... No reszta chodzisz, tam no. Do szkoły chodzą. No wiadomo, nie? Ale to trzeba zawieść odebrać. Nie, kurczę, niby ten, bo młody najstarszy, nie? No, tak się mówi, ale kurde, wiesz, jak tak dzieciaki nie mają po 15 lat, to tak nawet zostawić takiego tam 5-latka z takim tam, wiesz, 15-latkiem, nie? To też tak trochę ryzykuje. Z nimi czasami zostawiamy, jak tam do magazynu no, już podjedziemy, wiem, albo coś, to sprawę, na chwilę tam 15 no, minut gdzieś tam to można. Wyskoczyć gdzieś tam do sklepu, zakupy, coś, to tak, to rozumiem, ale tak, kurde, wiesz, na weekend ich zostawić samych, to... Jest moc? Śmietnik zabezpieczony, wiatr nie rozwalił. Najlepiej to, mapy 3, inna nazwa jeziora. Tak, Google tak, mapy, tak. Inna nazwa jeziora. No. I ja mówię, zmiana miejscówki, nie? Jadę tam, wiesz, od góry, kliką, zaś w tej knajpie, jak stałem tu, bo za kotletem czekałem, nie? I mówię, kurde, nie te jeziora, zaś tak nałożyłem jedną na drugą tą mapę, nie? I mówię, nie, no to jest to same miejsce. Mówię, czemu tu się nazywa tak, a tu się nazywa tak te jezioro, nie? Taki trochę, mówię, żebym trafił po nocy, nie? Nie, no ale
świetnie robisz to że wysyłasz właśnie, wiesz, no. No, tę pineskę czy coś tam, no, na ten, czy screena jakiegoś, no, to zabierze, sobie każdy powiększy, no. Znaczy linka do tego, no, do tego miejsca, nie? Podziękował, miło. Prezes podziękował za zaproszenie, wszystko. Fajnie. Dzięki za fajną. To już koniec. Ty później. To już koniec. Trzymaj się. Trzymajcie się. Zdrówka wam życzę wszystkim. Niech prezes dołącza. Tak, będziemy cały czas. A ty jedziesz z nami? No nie wiem, my jedziemy w tym samym kierunku? A my jedziemy w tym samym kierunku? No ja chyba za wami pojadę, bo wy gdzieś do Eski pojedziecie i na Eskę się wbijacie. My jedziemy. Wracamy teraz do Międzyzbroi. I w lewo, ja też w lewo jadę. Gdzieś tak na Eskę. Wy na Eskę, a ja pod Eską przyjadę i na Eskę nie pojadę, bo wy na Eskę już prosto polecicie, a tam nie ma zjazdy, by sobie mógł gdzieś tam wyskoczyć. Na ten i ja tam z zadupiami. Dzięki, na Eskę, miło, ja przyjemnie, fajnie. Dzięki, fajnie było, miło. No, szczerze się w naszym klubu. I do następnego będziesz przyjeżdżał, mam nadzieję, co? Na pewno. No. Zapisz się do naszej grupy na Facebooku, nie wiem czy używasz, ale tam mamy wszystkie wydarzenia, nie? No jestem. Jesteś, tak? Kazimierz.kdl. Kurczę, już tyle jest użytkowników, że ja już nie pamiętam. Ale kojarzę nazwę mniej więcej. No to tam w zakładce wydarzenia, jak coś oficjalnego, to tam... Nie, to Stargardu by mi oddali i to tak bym musiał więcej zrobić. No to ja tak sobie zetnę trochę. Resko, Płoty. Aha, no dobra. Na Misia. Dzięki za wszystko, nie? Na Misia? Na Żółw? Nie. Na Żółw i Kokoło Brzegu. Karol mówił na Misia. Nie, na Niedźwiedzia. Niedźwiedzia. No to też się zbieram. To do następnego i dzięki, nie? Jeszcze raz. Do miłego. Z podziękowaniem. Powodzenia w nowej. No kurde, ja już mam stresa. No. Marcin! Wiem, że będzie dobrze. 20 lat. No dokładnie. Robert, na razie. Również. To co, leci mnie? No to dal to. Mama przyjechała. No i tak oto kończy się wspaniała historia, ale zacznie się niebawem następna. Odjeżdżają.